Siema, jestem RajotGPLAY, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolonisty. Ze mną oczywiście Krzysztof, cześć. Siemanko. Oraz widzowie na czacie, witam serdecznie wszystkich, siemaneczko, hejka. A my oczywiście kolejny odcinek, lecimy z ścianą, nie, z samą kiszonką. Sama kiszonka dzisiaj. Massey przygotowany jest tutaj naszą przyczepką, przygotowany też jest New Holland oraz szesnastka z przyczepą sąsiada poryczoną, bo się nie dało nic fajnie kupić w dobrej cenie, a my trochę bidę mamy, więc jest taka specjalne nakładki ma pod właśnie kiszonkę. No i dziś będziemy tutaj sobie działać. To co, no chyba czas ruszać powoli, nie? Wydaje mi się. Wow. Wiesz co, może jak chcesz, masajem czy sieczkarnią? Bo ja bym sobie sieczkarnią spróbował sobie pojechać, bo ostatnio nie jeździłem chyba, nie? Masajem wtedy, nie? Dobra. To co, idziemy tam pod las, nie? Jak coś? No to musisz pierwszy jechać. Dobra, już tylko przestawię sobie wszystko, co mi potrzeba. Okej. Zapalę się. O, jednak trochę średniapka. Dobra. A, no w steku mi ustawił, kurde, po złości. Jedziemy szosą czy drogą tędy? Nie wiem, ty wybierzesz, ja tak do tego pojadę. Jedziemy szosą, pokażemy ludziom, że tu... Dawaj, skrótem naokoło, a jak? Skrótem naokoło jedziemy. Lepsza droga, panie. Trzeba ruch poblokować, nie? Nie będę się, nie, spoko. Nie będę się po tych wertepach tam tłukł przecież, nie? Dobra, więc jedziemy sobie tutaj, rzecz jasna. Trzeba było utwardzić wtedy drogę, albo wyrównać, bo to jest twoja, tak, nie? Tak nie jest źle. Pozdrow na odcinku, Dominik, pozdrawiam serdecznie oczywiście, tak, cześć, siemaneczko. Witam wszystkich tu zgromadzonych, fajnie, że jesteście. Szybciej z tą lodziarnią. Ty no, panie kochany. Daj, wpuść na lewy, Tutaj, bo to będzie skręcał chyba. Dobra, ja za nim jadę. Dobra, tamten migał mi, puszczał mnie. Dwuja i gazu od ciula. No to tak. Czekajcie, kiedy sobie odpalę to jeszcze, o, żeby wszystko było widoczne. To teraz tak. Teraz tu będziemy się... Będziemy się ścinać z tej strony, będzie za mną chyba teraz pierwszy przejazd, nie? Wydaje mi się, będzie najlepiej. Chyba ta. A, bo ty tam masz tych narodu trochę ze sobą. Trochę mało. Dobra. Zajmę tylko chwilkę i przypomnę wam o Instant Gaming, który macie oczywiście w opisie, żebyście mogli sobie sprawdzić najnowsze promocje, jakie są dostępne pod kategorią Farming Simulator. Jak widzicie, 107 zł za drugi rok Season Passa to jest naprawdę nic w porównaniu do tego, co jest na Steamie, bo tam to wynosi aż 172 zł, także ceny są naprawdę fajne. Tak samo jak na platynkę, czy też samego farminga, który tylko 7 zł kosztuje, więc możecie wpaść sobie zobaczyć, co tu dla was czeka, a myślę, że na pewno się nie zawiedziecie. Nie przeszkadzam i wracacie do filmu. Dobra, to ja muszę za tobą jechać. Za mną, no. Ta. O, łapie. No dawaj. Elegancko. Czekaj, ja sobie muszę ustawić tego, tempomata, nie? Na ileś. No tak, daj na razie na dychę, nie? Na dychę, dobra. O, czekaj. A nie, 8. No nie, dycha, dobrze, dycha. Daj jak dycha. Tak. Dobra. Jedziesz tam? Bo ja tu się nie zatrzymuję, nie? Jadę. Ja tylko patrzę, jak to idzie, nie patrzę tam w tył. Dobrze, nie patrz. Elegancko idzie. A coś tam patrzysz, ty tak w tył. Godzina to jest to. Dobra. Tu mógłbyś, a nie, jeszcze nie. Dobra, aby choć to jest od tej strony, to jest najgorzej, nie? No. Bo tam już będzie od drogi fajnie szło, tam tylko... A to nic nie ma zagajnika żadnego, no, tam będzie spoko szło, nie? Jak w ogóle sypie, ile masz tam już? Ja 37%, 40. Ale w tonach mi mów. No, 4 tony, no. No to dobrze, będzie git. Ogólnie się tak musimy kupić nowe pole z kukurydzą, a to mam raczej zrobimy coś poza odcinkiem, bo dzisiaj chcemy to pole tylko garnąć, a potem się zobaczy co i jak, ale myślę, że też wam się spodoba, bo fajne pole tylko będzie, dla nas zawsze jakaś tam też nowość. A, to w ogóle pierwszy raz plon będziemy robić, tu nic jeszcze nigdy nie rosło w tym miejscu. Wow. No w sumie. Zarobiście. Ty, a my nie mieliśmy teraz w przypadku jeszcze tego pola powiększać o ten las? A tak, to na zimę, dobra, no to nieważne. Czekaj, obracam się jak coś. Dobrze, uwaga, tył zachodzi. Widzę. Dobra. Poczekam trochę na ciebie też. O, tak może pojeździmy trochę. O, ja mam tu miejsce. Trzeciej osoby. No, tu już jest spoko. Jest spoko tutaj. Kurde, tu jakieś pięki. Co mam? Jakieś pięki tam leżały. Albo to wiesz, po naszych wycinkach. No, właśnie. Dobra. Czekaj, żeby na sąsiada się w pole nie wpieprzyć, bo siane chyba. No, po sionym lepiej nie. Kurde, ale ci trudno cofać, powiem. Jezu, gnietę burty tam. Dobra, czekaj, już to odjadę, taka będzie zaraz git. Okay. A ja mam prawo jazdy. And Polonez, no. Wolniej, bo tam stoją. Czekaj, nie łapie, stój, nie łapie. Kurde. O. Rozkalibrowała się, poczekaj, bo to muszę sam do domu odpalić. No co jest, no... Czekaj, ty stój, poczekaj. A, ja mam stać, dobrze. No. Pionek wyłapał w ogóle z tej strony tylko, nie? Ona łapała, jak z tobą stałem, nie? Z tyłu. A czekaj. Stój. No, nie łapię. Może trzeba wyłączyć? Może bliżej podjadę. Czekaj, trzeba rozkalibrować ją. Ty, no dupa. Może właśnie odjadę, poczekaj, zobaczymy jak teraz będzie. Aj, te mody. Farming. Niestety, no co poradzić, nie? Złapie czy nie złapie Tegars? No trochę lipa takie, nie? Że nie będzie łapać. No ale z tyłu łapała. Ej, stój, poczekaj. No, ja za tobą jadę, no i co? A dawaj za mną pojedź. No to wiecie jeszcze trochę. Bo to wszystko co ja zbieram to idzie na straty, nie? 100%, dobra, ty, sorry. Nie, ty jesteś łomny. Sorry. Boże. Dobrze, że mam live'a, nie? Bo bym nie wiedział o tym. Sorry. A czekaj, mam tu stać, czy jak? Tak, jedź po 16. Ja. Zjedź tam gdzieś na bok. 100%. Ty, ale ty pamiętasz jak się mówiliśmy... A, nie pamięta. Co? Mieliśmy we dwóch zjeżdżać. No dlatego się pytałem, bo powiedziałeś zjedź. No ale zjedź na poboczu, jedź po 16. No. Nie no, on jest dzisiaj... Dobra, obcinam ci pensję, w tym miesiącu nie płacę ci. Ty mi tak nie płacisz. No i bardzo dobrze zrobiłem, widać, wiedziałem co robić. No nic, ja zrobię takie przecięcie, no bo co mam robić teraz? Heja. Dobra, heja, my wracamy z portem do was, sorry za cięcie, ale tutaj mieliśmy troszkę roboty. W sensie no, myśleliśmy trochę sobie po to pociachać, ale nic. Zaraz będziemy. Następną jazdę jadę ja, nie? W sensie dobrze. Już zjadę sobie 16 i potem we dwóch przyjedziemy ze stawami, nie? Po prostu. No. Jesteśmy się czekali na polu. Myślę, że akurat tak dojdziemy do końca. Właśnie ile tam było litrów na tym? Na czym? 10 000. 10 000 tam. Szczepy, tak? A tutaj ma 18, nie? Więc to będzie więcej pewnie. Będzie tutaj sporo więcej, nie? Łapie teraz, no teraz idzie git. Łapie, dobrze jest. To jeszcze chwast trochę widzę jest po tym, bo tam było ranę, to tam chwastu nie było, a tu widzę chwaścik jest. No ale fajowo. Fajna akcja taka, ja lubię właśnie za książkę się właśnie bawić. No bo to zawsze spoko gdzieś tam wychodzi. A czekaj, bo to teraz będziemy musieli skręcać. No, w miarę pojedź prosto, tak możesz, nie tak koło tego drzewa. Żeby też tutaj nie robić takiego klina jakiegoś. O, no i fajnie. Podnosi się wyrówno. Przy kolejnym razie. Dobra. O. Jest to też odkoszę sobie od tego. Zrobię poczynaka, nie? Więc stój tam na razie. A, pojechali już. Czekaj, bo samochody tak tu jeżdżą. Dobra, to już trudno. Wezmę tam. Złapię. Dawaj na drogę wjeżdżaj, nie? A. No i tak się puszcza. Dobra. Bliżej chyba, co? Czy nie? No nie łapie. Łapie, no. Spoko jest, dobra. No niestety jest skrzynką, nie pojeździmy sobie na GPS-ie. Tak jak w ostatnim ciągu to było, niestety musimy działać tak. Ale w ogóle jestem mega ciekaw ile wyjdzie nam całej kiszonki w silosie. Bo ogólnie mamy pomysł taki, że to co wejdzie na ten silos idzie do krówek, a to co tam się zmieści to idzie jakby na sprzedaż, nie? Po prostu. Więc tam jeszcze taką trochę kiszonki w tamtym silosie. Trzeba będzie jeszcze zużyć jakby teraz do jedzonka. Dopóki nam się na to nie sfermentuje, to nic nie robimy, a tam to zawsze można też potem wywieźć, nie? Więc też się to potem wywiezie. Siema pa, witam serdecznie. Tam mów kiedy masz setkę, nie? No zaraz będzie, jeszcze na spokojnie. Tak? Ej, w ogóle to fajnie się tak sypie wyżej od tego. Ktoś to fajnie pomyślał nad tym. 90% jakby co? Okej. Myślę tak do końca i wiesz. Ja sobie zjadę, to tam masz zaraz wziąć Masseya w sumie. No dobra, pojedziemy do końca, już wystarczy. Więc ja sobie tu ustawię się tak, w tę stronę. Ej, zrobimy jeden ciągnik tam, a drugi weźmiemy tutaj, nie? No, po prostu, czyli przyjedziemy tutaj Masseya na górę. Jakby co? I tam nie na dole będzie sobie stał. Tutaj ten. Dobra, ja to sobie się tak... sobie kręcić po swojemu. No, ja tylko jeszcze może wjadę trochę, to od razu by jeszcze się wsypało tam trochę, nie? O, dobra. Więc gasimy sobie. Dobra, czekajcie, że są ukryte za przejść. To co, ty siadaj do Masseya, tam wysypuj się od razu, nie? No tak. Co? No, dobra. Ja już tylko... A. Ty na tym automacie grasz, tu potem mam taki burdel w biegach, nie? Wchodzę L1, nie? Ledwo się toczy. Okej, ale już sobie zjeżdżamy. Na gospodarę. Dobra, to ja trzeba jakoś pomyśleć, jak to wysypać, nie? Na środek syp po prostu. No się ustaw sobie na tył sypania i syp na środek, nie? Na tył? A. Na tył, a nie, syp do lewej i potem będziemy robić takie paski, nie? I to będzie git. Bo jak ty będziesz sypał, powiedzmy lewo, prawo, czy coś, tylko na tył, nie? Ustaw sobie. Ja to sam, tak samo sobie ustawię w ogóle. No to na tył, czy na w końcu na tył mam ustawić, no, tak? No ustawiasz na tył, ale sypiesz na bok silosu, nie? No to wiem. No. Tylko ile na godzinę jeszcze trzeba było wiedzieć. A to tak musisz sobie ustalić jakoś, nie? Aha. Jeszcze nie wiem ile tam masz jechać. Ja to nawet nie wiem ile w ogóle, no to i... To ja to w ogóle chyba sypię na jeden bok, wiesz, wydaje mi się. Mhm. No ja chyba na bok sypię. No kurde, mogłem 14 na godzinę nawet jechać. No. Ja to nie wiem jak w ogóle będę to sypał. Zaraz, chyba tędy pojechać, wiesz? Bo ona chyba łapie mi tylko z tej strony. Nie no, po złości oczywiście. No kto pomyślał, że akurat się nie sypało z tej strony, nie? Cóż to jest? Dobra, zawrócimy sobie na polu. Nasza pierwsza taka książka teraz z tymi zestawami, nie? Więc wiecie, jesteśmy troszkę nowi w te tematy. No ale to mnie spoko, będziemy sobie długo się zjeżdżać, nie? Mhm. Ruska technologia? No może być, nie? Że to takie właśnie... było lepiej, byśmy gdzieś dalej pole mieli, to wtedy jeszcze. Że co? Jak dalej było do zjeżdżania, nie? Żeby no to byście mamy tę ósemkę też, nie? No. Oj, tu chyba trochę szybko pojechałem właśnie. A, to nic, mogę sobie lekko cofnąć, nie? Okej. Dobra. 16 na dole zostaw, nie? Bo ja na górze jest. Tak, na dole stawię. Bo 16 chyba tak zrobimy tej, no, dwa kółka, nie? Znaczy teraz dookoła, a tam się robi tak pół, nie? Więc no. Akurat zjedziemy na dół i weźmiemy sobie 16, nie? Spoko. Ja sobie tak ustanę gdzieś w tym miejscu. Za polem tutaj. Od lasu. No co pan się zatrzymujesz, no? Okej. I tu sobie wbijemy. Tu myślę powinno starczyć. A świetlenie jest udostępnione, spokojnie. Proszę się nie martwcie o to. Teraz ja jadę tym ciągnikiem. A, dobra. Dawaj mi Masseya. Gdzie moja ta... kolumberyna. Co się włącza? A mniejsza już. Tu też tempo na auto nie ma ustawione. Wszystko trzeba ustawiać po nim. Niech. Dobra, jadzimy. Dobra. Jedziesz? No jadę. Jedziesz. No przecież jadziem, to jadziem, nie? Jak wyłączyć tę opcję? Kontrol... czym? To jest strzałki. Sama znika. Mi nie znika. Jak to włączyć? O, zniknęło mi. Dobra. Właśnie znika. Trochę dam gazu, przyspieszę, żeby tak łapało na środek. A, i tak łapie tak jak chce. No, po swojemu łapie. Dobra, niech łapie tak. No, ale fajna akcyjka myślę, nawet spoczko. Za chwilę gdzieś to może jakąś miniaturę też byśmy walnęli, wiesz? To też nie byłoby takie głupie. W sumie to fajnie też, fajnie sobie pada światło. Albo to dobra, potem się zaraz zrobi. Alt W, o, Alt W właśnie, no ale dobra, to dziękuję serdecznie. Zanim chyba będę wiedział na potem. Wiesz co, Damian, jeszcze nie kupiłem stojaka, to tam, wiesz, proszę śledzić streamy, nie? To wszystko się dowiesz, co jak. Ty akurat będzie 100% chyba, nie? No. 91%, nie? Więc zajadymy. Ty, no nie rób mijaków, panie. Weź, zapowiedź tego już. No. Weź, złap go jeszcze, tutaj, bo zostanie taka grzywa, wszystko to wiesz, paskudnie będzie wonąć, nie? A to mogłeś stać przyczepką, to mógłbyś wziął. Okej, dobra. To ja sobie zjadę już tutaj na ten. Dobra. Na drogę, jeżeli mi przeszkadzało. A się musisz odwrócić, nie? Z przyczepką. Z 16 jakby co. Tak? A no tak. No. Dobra. To czekaj, już się odwracam. Zapomniałem w ogóle całkowicie o tym. Dobra. Okej. Już wyjeżdżam. Czekaj, tylko tego pana minę na szybkości. Ale robota, ja pierdzielę, za taki zapierdziel nie ma kiedy to rozładować, nie? O, i teraz spoko będzie. Jedymy. No. Jedymy. Ej, tu można chyba jakąś miniaturkę walnąć, wiesz? Ja myślę. No więc wracałem ponownie. Sorki za kolejne cięcia, ale teraz już chyba się cięcie powinno być, bo ta wiecie, miniaturka jakaś tam trzeba, poczekaj, coś tam, a teraz wszystko spoko. No i fajnie sobie to leci, kurczę, to akurat dojedziemy... Ty, no ej, to wychodzi perfekcyjnie, bo zobacz, robimy sobie w jednym momencie do połowy kółko, no. A teraz robimy kółko całością, nie? Potem opijemy sobie tam i potem znowu będzie spoko. Kliknij F11? A co jest na F11? Nie klikaj. Co jest na F11? Wyskoczyły ci takie rzeczy dziwne. A, no, to wiem co to jest. Ale ci ono takie te debuggery, nie? Tak mówisz, starterzysta? Yes! Panie, co pan? Kurde. Co? No nie mogę z tobą czasami. O, nie. Jeszcze mi wiesz. A to możesz sobie skręcić normalnie, nie? Jak coś. Tak? No tak, no bo nie musisz jechać tak idealnie prosto, nie? Aha. Nie, bo ja czytałem czat u siebie i... No, to nie czytaj czatu, w robocie jesteś, co ty? Na telefonie oglądam streama. O, na telefonie. Takiego jednego. Ty, no ale to w realu w sumie ludziska to działa tak, że to się operuje ręcznie tym, nie? Tą rurą. Jo? No. Dopiero tam te nowsze. Zaraz będziesz miał zjazd w moją stronę jak coś, nie? Żebyś nie przegapił. Będzie ty nie jedziesz tak pierwszej osoby, nie? Bo to nie ogarniasz. Nie jadę z trzeciej. A, no to git. Bo właśnie... W takich właśnie się robi to znaczy, no, manualnie, ale w tych nowszych już wiem, że jest automatycznie, nie? A jak to wyłapuje wtedy? No jakieś czujniki są, nie? Gdzie tam, wiesz, łapie, gdzie jest przyczepa, jakby obrys jej... Nie wiem jak to działa tam, ale chyba jakoś tak, nie? Że no, po prostu obrys przyczepy. 89. Dobra. Więc tak jeszcze sporo... Jeszcze możemy podjechać kawałeczek, nie? Mhm. 95. Za chwilę będzie 100. No do końca nie dojedziemy. Może teraz użyjemy sobie pierwszą, pojedziemy z tym. Dobra, stuwa. Siadaj do Masseya. A ja sobie pojadę jeszcze tym. Dobra, wolno. O, to jakiś bus jedzie. Przebiegał przed... Matko. Przepuściłeś mnie. No tak, ale bus jechał. Ale bo przyczepa na asfalcie stoi, jać. Jadź. Zaraz będę dzwonić po policję. No. Jedź teraz w tamtym moim, dobra? Co jechałeś, żeby trochę... Tam mi dał ten obciążnik, ja się pytam. Nie no. Tu prawym? Jedź do lewej. A, do lewej. A nie, do prawej. No już... Dobra, jedź prosto. Dobra, bo z tobą się nie idzie dogadać nawet. Jazdy. Nie no. Ja to po swojemu robię. O, jeszcze mi się GPS-y załączają jakie. Matko bosko. Daj mu. No patrz po złości. Myślałem, że złapiesz, nie złapie, nie? No, elo. Okej. Ja to nie wiem ile będę jechał. Chyba tak ustawię ten pomacik na jakieś, nie wiem, 5? 4? Chyba na 4 ustawię sobie, będzie dobrze. Okej. No będę przyspieszył trochę do 5, 6 może nawet. Bo nie chciałem, żeby też łapało nam, wiesz, nie łapało nam na jedną stronę tylko, nie? A ja to mogę tylko na jedną stronę sobie, ja mogę na tył w ogóle, nie? Więc dlatego tak słabo trochę. Okej. Ale tu się nie wyrobiłem z tym, z tematem. Dobra, wysypało się. W ogóle ciekawa przyczepka. Jakby tak właśnie mieć typowo do kieszonki, szkoda znacznie tak się nie da stuningować. No. Ale jakby wymieni się. Sam przed się nie skapnie. Damian, pogadamy po odcinku. No teraz nie będę się dogadywał na stojaki, skoro wiesz, skoro lecimy z odcinkiem, nie? Na stojaki. Wiesz co, poczekaj. A, mówiłem, żebyś ten podjechał. MFM tam zostawił go tutaj, nie? Bo podjadę teraz tym. 16, nie? A, bo dobra. Teraz 16 pierwsza. Ty, on mnie nie słucha w ogóle. No nie słyszałem cię nawet. Nie, nie mogę z nim wytrzymać. Nie wiem, co się dzieje, chłopie. Ty dzisiaj, no, jesteś z tobą na nic coś. Dzisiaj coś było. Ja dzisiaj koszę, teraz. No ale gdzie ty jest, jak my kółko robimy? No, ale... Dobra, bo już... Nie mogę z nim. No jakiś spijany, ja cię muszę spadać z przypadkiem, tam nie masz problemu. Ty nawet alkomatu nie masz, więc co ty chcesz? Czemu ty masz 5 na godzinę tu ustawione? No bo jechałem na tym, na silosie. Aha. Jak nic. Kuchni mi teraz tutaj. Jezu. Jakąś padliną zajechało. Nie, tam padlina. Suszone. Dobra, ej, skończyłem chyba to pole dzisiaj. Fajnie było ci to pole właśnie ogarnąć, to byśmy mieli fajnie z baniaka, nie? Ja myślałem, że kiszonki jakieś, co? Dawaj szybciej, co ty tak się ociągasz? No 10 na godzinę, no! No ale to jak ja jadę szybciej, tak o, to musisz trochę przyspieszyć, nie? Tak o, tak o. Wiele tak krzyku nikt na wsi nie był. No nie byłem. Sieczkarnia opłacona od godziny. Kij z tym, że to nasza. No kij z tym, że to nasza. Aha. Ale to będzie ostatni zestaw chyba, wiesz, tak patrzę. Akurat 23 minut odcinka, będzie to ostatni zestawik i potem jeszcze pojedziemy z Ludzka na jedno pole. W sumie na dwa pola jeszcze. Ty, ja nawet nie wiem, czy w ogóle w tym sezonie robić na kukurydzę. Imo bardziej się opłaca nam zrobić z tego kiszonkę i ją sprzedać, niż bawić kukurydzę, nie? No to możemy już klasy sprzedawać wtedy. Nie, a jak, a słonecznik jeszcze? Aaaa. Wiesz, tak będziemy musieli kupić ten, przystawkę, nie? Do kukurydzy. Znaczy, no, tak, do kukurydzy. To się od razu byś tego, do nowego kupił. No właśnie, nawet nie wiem, czy nie kupić ten, nie? Już w ogóle nowy kombajn. No właśnie, byś miał od razu przystawkę nową. No, a tak byś od razu sprzedał... No właśnie, bo tak, chyba, że potrzebujesz przystawkę, bo nie mieliśmy przystawkę chyba kupaną, nie? Do kukurydzy. Poczekaj, ja sobie cofnę, okej? Okay? Nie wiedziałem, nie. No, wiedziałem, że wiedziesz. No to podjeżdżasz mi? No to jadę! No to muszę wjechać. Ta, stałeś. Czy to pieprzesz dzisiaj coś? Nie wiem, jesteś jakiś dzisiaj po prostu nie zgrywamy się. O, dobra. No i git. Tam jest całe jakieś kukurydzy, ale trudno, to się weźmie na ten. Dla dzików będzie. Na dyszel się złapie i tyle. Ta, ej, Weskidu, Krzychu, pokaż co masz pod siedzeniem schowane. To widzę, w którym czynniku? No, w 16. Widzę, pisze, żebym cię sprawdził tutaj. To ty jeździłeś nią. Ja Masseyem przyjechałem. A dzisiaj jest mało inteligentny po prostu. No, dziś wyjątkowo. Dzisiaj tak. Haha, śmieszne. Nie, no ale to normalna rzecz, sami tak człowiek zamuli, nie? Wiesz, ja też taki dzień, że chcę coś modelować, powiedzmy, a wiesz, robię blachę 10 minut, nie? Dzisiaj normalnie robię chwilę. O, to już nie łapało mi. No jak ty kozisz, jak ty kozisz. No, ale tak nie złapiemy całości, no widzisz. 97, 8, 9. Dobra, jeszcze to! To dawaj Masseya. Dobra, się odjadaj, no. Żeby nie ten. Jasne, jasne. Dobra, tyle dziś może stać, nie? No, znaczy to możesz sobie z tej drugiej strony, nie? Ale dobra, będzie tak. Będzie git. W ogóle super, że mamy to sieczkary. Naprawdę to jest o wiele lepsza robota niż bawienie się w tamte pierdoły, nie? Sobie byśmy... Bo ja ogólnie chciałem blisko kupować kiedyś jeszcze tą sieczkarnię taką, wiecie, jednorzędówką, nie? Która po prostu jest potrzebna do ciągnika i ona tam ciągnie przyczepę, ale to dobrze kupiliśmy tą, nie? No, gdzieś się tak. Może rozkojarzony, bez kitu. Kierownicę jaką mam? G29. O! Tak? W tym kombajnie mają takie te nowe? Tak, tak, no, skórzane. O kurde, na bogato. Ja nie wiedział. Ty, ale dziś robimy kiszonkę na full zestaw, nie mówię ci, robimy konkret kiszonkę dzisiaj. A jak? Jest jeszcze mamy, no tak jeszcze godzinkę streamka pociągnę na pewno, to mam tutaj... Okej. Okay. Dobra, ja już sobie tu odjadę. Aha, to znowu będę musiał przedłużać, no dobra. No co musiał być? Przedłużać. A, no tak. Trochę. No tak. Chyba, że się śpieszysz, to ja mogę sam to zrobić, nie? Nie. Wiesz, tam na 8 to tam na tym polu numer 8% nie sobie da radę, nie? Nie no, spokojnie. No, myślę, że chyba najpierw kupimy pole, tam to drugie, wiesz? No tak, musimy trzeci na odcinek jeszcze nagrać. Trzeci? No. Jak to? A my same kiszonkę teraz robimy, tylko już więcej nic nie będzie do roboty. Jeśli jak nie zrobimy kiszonki, to nie będzie ten, a kiszonki długo nam zajdzie, nie? Więc nie zdążymy nagrać trzeciego odcinka. Okej, dobra. Dobra. Wszystko? Tak, wszystko. Ja tam jeszcze tamtą grzywę jadę zebrać, żeby już było, a ty możesz jechać na silos, nie? Ja tam jeszcze zaraz pojadę, wysypię 16, pokażę ludziom, jak to wygląda. O, to jak coś, to możesz tam trochę poubijać, nie? Trochę tak by było. No. Zanim to coś zbiorę, to akurat będzie. Dobra. To my już sobie odpalamy. Rurę schowam sobie, nie ma co, żeby była odpalona. Fajnie, ale tak w ogóle taki fajny vibe, jak się tak po polu jedzie, tak wiesz, kamera tak się telepie, nie? No. Fajne, fajne, no. Nikt prawka w lejsach nie wygrał, spokojnie. Najpierw trzeba mieć w ogóle, od tego zacznijmy. No, no też. Dobra, już sobie zjeżdżam. W ogóle ten sąsiad z tymi borkami tak to przeszkadza trochę, no ale dobra, już niech będzie. Że wszystkie wykupujemy po kolei. Dobra. zjechałem na razie. No, dla nas to będzie ogólnie ludzka taki pit stop, nie? Wiecie, my tylko szybko wysypiemy i zaraz idziemy na kolejne pole, a dla was koniec odcinka, no bo nie ma co przedłużać, więc chcieliśmy to w miarę, żeby szybko było i nie jeździć za dużo, no bo chcieliśmy dzisiaj zrobić bardziej nie bawić się w podróżników, a bardziej w robotę, którą mamy do zrobienia. Więc jak pole jest ogarnięte, to super sprawa. O. I teraz tylko sobie zjadę, wysypiam się. Chyba jest teraz pojadę z drugiej strony tam się przesypać, nie? Mhm. Kurde, tu jest jakaś ale natura. Idzie. No. Ten jak... Nagrywasz? Nagrywa. Dobra, no git. W ogóle te, do tej stoły też można tam coś wsadzić, nie? Bo tam nic na razie nie mamy. Nie używamy tego w ogóle, no właśnie. No właśnie coś tam można było... Kupili i mają to w dupi. Dobra, 4 godzinkę będzie szło. Daje mi się. O. Ale idzie. Ale jedzie. Kurde, za blacha dostanę. O. To uważaj tam, panie kochany. Ale się nagrywa. O, nie, tam kamera się wyłączyła. Baterie się skończyli. O, no i dobra. Boże, że ktoś się w ogóle łamie, nie? Ta wszczepa. No. Masakracja. Ty, ile mamy tego całości na silosie? Bo nawet nie wiem w sumie. A, zgarzę sobie. 79 000 poziom wypełnienia, tak? Tak? No. To nawet sporo w sumie. Ty, to wiesz, że to był prawie cały silos tam, co mamy? Bo tam ma 100 000 pojemności. A tu nic nie ma. Jest nic. No dobra, to słuchajcie bliska, dziękuję wam za uwagę. Chyba. Słucham? Tam to się opony weźmie do tego. Tak, nie, opony weźmiemy, tu przykryjemy tej, nie? A. No, ale dobra. Słuchajcie, dziękuję wam za odcinek. Mam nadzieję, że wam się chociaż trochę spodobał i że wpadniecie na kolejne, w których będziemy dalej działać z naszymi polami tutaj, bo też trochę to, wiecie, pracy poszliwne do ogarnięcia trochę będzie, na pewno. O, i chyba zakup wałów to będzie musiał być zrobiony, nie? No, bo nie mam żadnych wałów posiebnych, a trzeba coś mieć. Także, dzięki za odcinek. Na razie, do kolejnych. Trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pa, pa. Siemano. Legisak nagina.